Drodzy bracia, siostry, chciałbym powiedzieć parę słów, gdyż to, co przeżywaliśmy dzisiaj tu na tym miejscu i to, co przeżywamy każdy z nas, to nas przybliża do Boga, to nas przybliża do bycia w Jego obecności, do tej wieczności, przyjaźni z Bogiem w wieczności, tak jak tutaj młodzi mówili, dlatego cieszymy się bardzo, że możemy do tej wieczności się przybliżać, a On przyjdzie po nas, On przyjdzie, aby nas zabrać, to jest naszą ufnością, naszą wiarą. Pan przyjdzie wnet, alleluja, co się barankiem stał. Za świata grzech, alleluja, na krzyż swe życie dał. Przed Nim stanąć gotuj się, On swą chwałę dać Ci chce. Co przyżegnam, alleluja, na pewno stanie się. Pan przyjdzie wnet, alleluja, On po nas przyjdzie znów. On przyrzekł to, alleluja, nie zmieni swoich słów. Przed Nim stanąć gotuj się, On swą chwałę dać Ci chce. Co przyrzeknam, alleluja, na pewno stanie się. Pan przyjdzie znów, alleluja, królestwo weźmie On. Na tysiąc lat, alleluja, wieczysty Jego tron. Przed Nim stanąć gotuj się, On swą chwałę dać Ci chce. Przyżegnam, alleluja, na pewno stanie się. Pan przyjdzie znów, alleluja, na tronie swoim siadł. I odtąd ma, alleluja, w swej mocy cały świat. Przed Nim stanąć gotuj się, On swą chwałę dać Ci chce. Co przyżegnam, alleluja, na pewno stanie się. Jestem wzruszony tym, co Pan czyni pośród nas, w naszych rodzinach. Mój wnuk Bartek, który przed chwilą tutaj mówił o przyjaźni, i to już jest piąte pokolenie w mojej rodzinie. Moja babcia umarła jako dziecko Boże, odeszła z tej ziemi, prawda, ojciec. Moje pokolenie i teraz wnuk, także tyle pokoleń i to będzie cudowne, kiedy Pan przyjdzie i będziemy mogli razem wspólnie spotkać się z naszym Panem i być tam z Nim już na wieki wieków. Czy to nie wspaniałe? Pan jest cudownym Bogiem. Ostatnim razem, gdy usługiwałem, mówiłem na temat przyjścia Pana Jezusa. I takie mam pragnienie, aby kontynuować ten temat. Dzisiaj chcę mówić na temat sądu dla wierzących, który odbędzie się
po pochwyceniu Kościoła. Także wiele myśli także będę poruszał związanych z pochwyceniem Kościoła. Uważamy, że przyjdzie dzień przed wielkim uciskiem, kiedy Pan przyjdzie i jak mówi nam Słowo Boże, Pan przyjdzie, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy na obłokach, w powietrze, na spotkanie Panu i tak zawsze będziemy z Panem. Chwała Panu, to nasza przyszłość. Zawsze będziemy z naszym Panem. Moi kochani, wierzący już od tysiący lat oczekują na pochwycenie Kościoła. I myślą o tym już od wielu lat, że wkrótce przyjdzie Pan Jezus Chrystus. W czasie wielkiego ucisku, który przyjdzie, tak myślimy, który przyjdzie po pochwyceniu Kościoła, zginie wiele uwierzących ludzi śmiercią męczeńską, jak to już dzisiaj w obecnych czasach ma miejsce w krajach muzułmańskich. Słyszymy o tym. I tak też przeżywali pierwsi chrześcijanie. Przeżywali już także prześladowanie. Miało i miejsce to prześladowanie w Tesalonikach, w których apostoł Paweł założył małą społeczność. Wkrótce po założeniu tej społeczności, jak pamiętacie, mówiłem o tym, musiał wyjeżdżać, opuścić Tesaloniki. I ludzie, którzy tam pozostali, ta mała społeczność, w związku z tym, że zaczęła przeżywać prześladowanie, cierpienia, myśleli, że to już jest początek wielkiego ucisku. I przygotowywali się na to, że wkrótce, bardzo szybko przyjdzie już po nich Pan Jezus Chrystus. I dlatego apostoł Paweł napisał do nich jeden list, a potem drugi. Ja chcę mówić dzisiaj o drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan i wyjaśniał im, jak się sprawy mają. O tych wydarzeniach, które będą miały w czasie wielkiego ucisku, a ich właśnie myślą zboru w Tesaloniczan było, że w Tesalonice było to, że już się rozpoczyna ten wielki ucisk. Ten wielki ucisk jeszcze na razie w tym okresie się nie rozpoczynał. I apostoł Paweł wyjaśniał im, jak będzie wyglądał wielki ucisk. Jakie wydarzenia będą miały miejsce w czasie wielkiego ucisku. I zwraca im uwagę w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, od 1 do 12 wiersza, że trzy wydarzenia będą miały miejsce w czasie wielkiego ucisku. Po pierwsze, pojawi się wśród chrześcijan wielkie odstępstwo od nauczania Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że już w dzisiejszych czasach ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, uważają siebie za chrześcijan. Życie prowadzą niezgodne ze Słowem Bożym i myślą, że wiele zwyczajów, postępowań jest zgodnych ze Słowem Bożym. Inni znowu, którzy też zwią się niby chrześcijanami, odrzucają Słowo Boże. Nawet są przypadki, że znieważają Pismo Święte.
W wielu krajach przygotowuje się już tak prawo, które będzie obowiązywało na pewno w niedługim okresie, które jest przystosowane do tego, aby tolerować grzech. To, co Pismo Święte potępia, jak homoseksualizm, związki partnerskie, nieraz osób tej samej płci, starają się usankcjonować już w prawie. I to odstępstwo od nauczania Pana Jezusa Chrystusa będzie charakteryzowało ten wielki ucisk. Po drugie, Paweł pisze, że w czasie ucisku ujawni się antychryst. Niegodziwiec, pisze tam Paweł, który będzie światowym przywódcą i zostanie nawet przyjęty w początkowym okresie przez Żydów jako Mesjasz. I po trzecie, działanie przeciwnika szatana, działanie Ducha Świętego, który przeciwdziała szatanowi, na krótki okres zostanie powstrzymane. Duch Święty zejdzie z pola. Nie oznacza, że zostanie usunięty już, czy odejdzie z tego świata, ale antychryst będzie miał możliwość swobodnego działania i przeciwstawiania się, buntowania ludzi przeciwko Bogu. Jednak w czasie ucisku Duch nadal będzie działał i będzie przekonywał ludzi o ich grzechach. I wielu się także nawróci. Ale w związku z tym, że będą prawdziwymi chrześcijanami, bardzo często poniosą śmierć męczeńską. I będzie mało takich ludzi, którzy staną w obronie prawdziwych chrześcijan. Tak jak to było w czasie okupacji. Słyszeliśmy ostatnio wiele na ten temat, bo obchodzono 70-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego i mówiło się o tym, jak bardzo cierpiał naród żydowski. A Polacy, którzy chcieliby pomóc nawet Żydom, nie byli w stanie, albo jeżeli byli w stanie, to groziła im śmierć, ich całym rodzinom. Ale dzięki Bogu była taka grupa ludzi, którzy jednak tym, którym groziło zginienie w obozie koncentracyjnym, przechowywali, starali się im pomóc. Ta garstka ludzi to ludzie wyróżnieni przez Izraelitów, jak pamiętacie. Mówiło się o tym, że w Jerozolimie jest ośrodek Yad Vashem, w którym są specjalne drzewka, pod którymi są tabliczki, na których są wymienione nazwiska, imiona tych ludzi, którzy przechowywali, pomagali Żydom, aby ich zachować od śmierci. I dzięki Bogu, że na tych tabliczkach, miałem okazję je oglądać, jest także wiele nazwisk Polaków. Wiele Polaków także pomagało narodowi żydowskiemu. My mamy także zadanie, aby pomagać tym, którzy idą na śmierć, ale na śmierć wieczną, na wieczne zginienie. I ważnym jest, aby nasze serca były w pełni oddane ratowaniu ginących, którzy idą na wieczną śmierć. Pamiętacie, że nasz Pan Jezus Chrystus poszedł na śmierć, oddał swoje życie, abyśmy mogli wiecznie żyć, aby nas zachować od wiecznej śmierci. I mamy kontynuować służbę naszego Pana Jezusa Chrystusa i ratować tych, którzy giną, którzy idą na wieczną śmierć. Apostoł Paweł także w tym liście, drugim do Tesaloniczan, napomina tych ludzi, którzy uważają, że już wkrótce przyjdzie Pan Jezus Chrystus i w związku z tym zaniechali pracę zarobkową,
uważali, że szkoda czasu na pracę taką, że szkoda czasu myśleć o tym obecnym życiu i domagali się, aby inni wierzący, którzy pracują jeszcze, ich utrzymywali i uważali, że powinni być na utrzymaniu zborów. Apostoł Paweł napomina ich i w końcu mówi, kto nie pracuje, niech też nie je. W dzisiejszych czasach dla nas jest bardzo ważne, abyśmy rzeczywiście jeszcze więcej przygotowywali się na pochwycenie Kościoła, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy o 2000 lat bliżej przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. 2000 prawie lat jesteśmy bliżej pochwycenia Kościoła, ale nasze przygotowanie musi być zgodne z nauką Pisma Świętego. I Paweł pisze w drugim liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 15 wiersz, przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Przygotowując się, kochani, na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, musimy pamiętać, że wszyscy będziemy musieli zdać rachunek ze swojego życia przed sądem Chrystusowym. I tematem mojej dzisiejszej usługi po tych słowach wstępnych jest sąd Chrystusowy nad wierzącymi. 2 Koryntian, 5 rozdział i 10 wiersz, Paweł powiada, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Biblia mówi o 3 sądach. Sąd wierzących przed Chrystusem, o którym przed chwilą czytałem z 2 listu do Koryntian, 5 rozdziału, 10 wiersza. Pragnę, abyśmy dzisiaj właśnie bliżej nad tym sądem się zastanowili, które najprawdopodobniej będzie miał miejsce wkrótce po spotkaniu z Panem, po pochwyceniu Kościoła na powietrzu. 2 sąd, o którym pisze Słowo Boże, to sąd po ucisku. Po wielkim ucisku odbędzie się sąd narodów. Chrystus przyjdzie, aby objąć władzę na 1000 lat i niego dziwi zostaną osądzeni i ukarani przez Pana. I o tym sądzie pisze Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31 do 46 wiersza i Objawienie, 20 rozdział, 4 wiersz. Gdy będziecie mieli czas, bardzo proszę, przeczytajcie na ten temat w domach. I 3 sąd to sąd ostateczny, o którym czytamy w Objawieniu, 20 rozdziale od 11 do 15 wiersza. Sądowi temu nie będą już podlegali wierzący, którzy należą do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, gdyż wcześniej już będą zabrani do Pana i osądzeni. Pan Jezus powiada o wierzących. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny
i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł już ze śmierci do żywota. A więc powtarzam, nie będziemy już sądzeni na sądzie ostatecznym. Wcześniej staniemy przed Chrystusem, który jako sędzia oceni służbę każdego z nas. Zbawieni jesteśmy z łaski i przez wiarę, ale sądzeni będziemy za naszą służbę, do której każdy z nas jest powołany. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Sądowa stolica Chrystusowa nazwana jest w oryginalnym greckim języku Bema. W Grecji to tym słowem nazywano krzesło sędziowskie, które znajdowało się na podwyższenie na terenie stadionu. Przed krzesłem gromadzili się zawodnicy po zawodach sportowych, a ci spośród nich, którzy byli zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach, otrzymywali z rąk sędziego nagrodę, ale nikt nie był karany. Otrzymywano nagrodę za zwycięstwo. W podobny sposób jako ludzie wierzący staniemy przed sądową stolicą Chrystusową i będziemy nagradzani za wierność w służbę. Jak powiedziałem, zbawieni jesteśmy przez wiarę. Jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i kontynuujemy to życie w żywej wierze, o której apostoł Jakub powiada. Pamiętacie, że wiara bez uczynków jest martwa. I my, jeżeli zostaliśmy zbawieni, staliśmy się dziećmi Bożymi, to w momencie, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, ta wiara zbawienna, bez uczynków, za darmo, z łaski, otrzymujemy zbawienie. Ale ta wiara nasza zmienia się w żywą wiarę. Wiarę, która jest poparta postępowaniem zgodnym z nauczaniem Jezusa Chrystusa, a więc z dobrymi uczynkami, które dla nas są przeznaczone. Mamy żyć w uświęceniu. To uświęcenie wypływa z naszej wiary. Daje nam ta wiara moc do tego, aby żyć w uświęceniu, aby coraz więcej być podobnymi do Jezusa Chrystusa, bo bez uświęcenia, mówi Słowo Boże, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz, nikt nie będzie oglądał Pana. Pan Jezus sam powiedział takie słowa. Kto wierzy w Syna? Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 wiersz. Kto wierzy w Syna? Ma żywot wieczny, ma już żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Słowo, które jest tutaj użyte w oryginale greckim, to nie słucha oznacza, że jest nieposłuszny lub nie poddaje się Synowi. Zbawieni jesteśmy, powiadam jeszcze raz, z wiary, która wiara prowadzi nas do posłuszeństwa Jezusowi. Ale my będziemy sądzeni za uczynki. Nie będziemy sądzeni nawet i za złe uczynki, które wyznaliśmy przed Panem, gdy upamiętaliśmy się, przeprosiliśmy za nie Pana. Bo czytamy w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 9 wiersz, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale sądzeni będziemy za to, co złego uczyniliśmy i nie uznaliśmy to za złe i nie upamiętaliśmy się i nie przeprosiliśmy za to Pana czy tych, których skrzywdziliśmy. Gdy żałujemy za nasze złe postępowanie, jak powiada apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11, 31 wiersz, gdybyśmy sami siebie osądzali, ten żal za to, co zauważyliśmy w naszym życiu, że jest złe, że jest nieprawidłowe. Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. A więc, gdy sami siebie osądzimy, rozeznamy, że źle uczyniliśmy, przepraszamy naszego Pana, prosimy o przebaczenie, to za te czyny, które szczerze wyznaliśmy przed Panem, za te czyny, jeżeli się od nich odwracamy, jeżeli idziemy drogą nową za Jezusem Chrystusem, za te czyny nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy pracowałem w Warszawie, był taki okres, że prawie codziennie podchodzili ludzie do przechodniów na ulicy i prosili o pomoc na jedzenie. Postanowiłem zaopatrzyć się w portmonetkę z monetami i starałem się tym osobom, które prosiły mnie o pomoc, dawać tą skromną pomoc. A w drugiej kieszeni zawsze miałem broszurę ze świadectwem o przyjęciu Jezusa Chrystusa i prosiłem te osoby, no ja wam daję, ale proszę, żebyście tą broszurkę przeczytali i nad nią się zastanowili. Naturalnie, że każdy mówił, że chętnie ją przeczyta i nad nią się zastanowi. Wszyscy chętnie przyjmowali broszury, kiedy widzieli, że także i za tym idzie moneta. Ale zdarzało się tak i w moim życiu takie sytuacje, że zaniedbałem wydawania świadectwa, choć miałem taką okazję. I kiedy przypomniał mi się ten fakt, żałowałem i przepraszałem Pana za to, czułem wyrzuty sumienia i prosiłem Pana o wybaczenie. Wszyscy powinniśmy siebie osądzać i swoje życie, przyznawać się do błędów, wówczas gdy je popełniamy. Następnie prosić o przebaczenie, wówczas krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nasze serca. Ale musimy się także usilnie starać, aby zaprzestać popełniania błędów, które miały miejsce w naszym życiu i ufać, że Pan Jezus dopomoże nam wyjść z takiego złego, niewłaściwego postępowania. Przypominam sobie, gdy chodziłem do więzienia, odwiedzałem tam więźniów, pewnego razu jeden więzień podchodzi do mnie po spotkaniu i mówi: wszystko to jest piękne i chciałbym rzeczywiście tak żyć, ale mówi, boję się, że nie dam rady. Wrócę do swojego środowiska, wrócę do tych swoich dawnych przyjaciół i nie dam rady, nie będę miał sił. A ja mu odpowiedziałem, kochany, ja też bym nie dał rady, ja też nie mam sił, ale gdy modlę się do Pana, gdy wołam do Jezusa Chrystusa, z góry przychodzi siła od Pana, abyśmy żyli zwycięskim życiem. Jest moc, jedna pieśń powiada, jest moc w barankowej świętej krwi. Jest moc w Panu Jezusie Chrystusie. Ale chodzi o to, żebyśmy każdego dnia
każdego dnia czerpali na nowo tą siłę z góry od naszego Pana, abyśmy mogli chodzić w zwycięstwie i nie popełniać błędów, grzechów w naszym życiu. Jak powiedziałem, zbawieni będą sądzeni za swoją służbę. Jeżeli nasza służba była niewłaściwa, niedbała, utracimy nagrodę. I powiada nam słowo, i będziemy zawstydzeni na sądzie Chrystusowym. Cały przebieg tego sądu opisany jest w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 3, od 11 wiersza. Albowiem fundamentu innego nikt nie może złożyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw. W jego dziele dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Słowo Boże mówi nam, że jeżeli budowaliśmy na trwałym fundamencie z materiałów ogniotrwałych, jest tutaj przedstawione złoto, srebro, drogie kamienie, odbierzemy nagrodę, czeka nas nagrodę. I o jednej z takich nagród pisze przy końcu już swojego życia, przed swoją męczeńską prawdopodobnie śmiercią, apostoł Paweł. Znamy ten tekst na pewno zapisany w drugim liście do Tymoteusza, 4, 7 wiersz. Dobry bój bojowałem. Bój bojowałem dobry, powiada Paweł. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Służba Pawła była wierna. Jego budowa była, moglibyśmy powiedzieć, ze złota, srebra i drogich kamieni. Te właśnie drogocenne materiały budowlane. To dobry bój Pawła, to jego modlitwy wytrwałe, to jego uwielbianie Boga, wtedy kiedy cierpiał nawet. Wytrwały bieg, to wtedy kiedy nawet przychodziło zmęczenie, trudności, to bieg dalej. Wytrwały bieg aż do końca. I żywa wiara, wiara, która jest połączona z uczynkami, jak mówiłem już, co jest napisane także w liście apostoła Jakuba. Oby Pan pozwolił każdemu z nas trwać w tym dobrym boju, wytrwałym biegu i żywej wierze, abyśmy mogli otrzymać w dniu sądnym nagrodę od Pana. Każdemu z nas wyznaczona jest służba. Każdy z nas ma wyznaczoną służbę przez Pana. Uniwersalny nakaz Pana, który obowiązuje wszystkich, to głosić Ewangelię, gdzie
tylko mamy możliwość mówić o tej dobrej nowinie, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, zbawienie od śmierci wiecznej. I to jest zadanie dla wszystkich. Ale oprócz tego każdy z nas ma powierzone zadanie od Pana. Ma powołanie w Kościele do jakiejś szczególnej pracy, służby w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi także o tym, że niektórzy budują z materiałów łatwopalnych, a więc z materiałów, które spłoną w ogniu sądu Chrystusowego. I Paweł przyrównuje te materiały do drewna, siana i słomy. Co prawda już dzisiaj takich domów się ze słomy bardzo rzadko czy ze siana buduje, ale kiedyś budowano i z takich materiałów, używano takich materiałów do budowy. Ale te materiały, które spłoną, te materiały oznaczają wszystko, co czynimy dla własnej chwały, a nie z miłości do Pana i bliźnich. Pewnego razu jeden młody brat odwiedził innego brata, który opowiadał mu o jego znajomym, ten właśnie brat, gospodarz, opowiadał o pewnym znajomym, wierzącym i opowiadał o nim, że jest człowiekiem bardzo niemiłym, niekiedy aroganckim i wypowiadał różne negatywne, krytyczne słowa o tym człowieku. I nagle rozległ się dzwonek, otworzyły się drzwi i w drzwiach stanął ten krytykowany brat. Ten, który opowiadał o nim te negatywne rzeczy, uściskał mu i mówi mu: miły bracie, jak się cieszę, że się mogę z tobą widzieć. I zaczął same superlatywy wymieniać, mówić do tego brata, którego spotkał, którego przed chwilą krytykował. I kiedy ten młodzieniec obserwował to zachowanie, myślał, jak nieszczere jest takie zachowanie. To zachowanie naturalnie może przypominać złą budowę, za którą zostaniemy zawstydzeni na sądzie Chrystusowym. Pan Jezus mu powiada w Ewangelii Marka, 4 rozdział, 22 wiersz. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. I nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. A więc wszystko zostanie ujawnione. Bóg zbada i publicznie ujawni. Za niewłaściwe uczynki i postawę zostaniemy zawstydzeni i pozbawieni zaszczytnych miejsc przygotowanych dla wiernych sług Pana. Biblia mówi o tym, że będziemy razem z Nim, z Panem, sprawować władzę i zaszczytne funkcje, zaszczytne miejsca przeznaczone są dla tych sług, którzy wiernie naśladowali Pana i wykonywali swoją służbę. Biblia nam także powiada w 1 liście Jana, 2 rozdział, 28 wiersz, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Trwajcie w Nim, abyśmy mogli śmiało stanąć przed Panem i nie być zawstydzeni. A więc trwanie w bliskiej relacji z Panem pozwala nam wykonywać wiernie nasze powołanie. On daje nam siły, On daje nam moc, powtarzam to jeszcze raz,
On daje nam moc do tego, abyśmy mogli przezwyciężać wszelkie trudności, przechodzić zwycięsko przez nasze życie i abyśmy mogli przynieść ten dobry owoc. Psalm 126, 5, 6 wiersz powiada: którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. A więc nieraz trzeba może i płakać, smucić się nad tymi, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują pomocy. Ale kiedy w życiu naszym idziemy przez życie, starając się siać to dobre nasienie, przyjdzie czas, że będziemy oglądać wspaniałe owoce tej pracy, tej służby. Nagroda czeka wszystkich tych, którzy wiernie będą wykonywać służbę, którą im Pan powierzył. Chwała Panu! Niektórzy widzę, że mówią chwała Panu. Mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgadzacie. Jeśli wiernie będziemy służyć naszemu Panu, przyjdzie czas, że otrzymamy od Niego zapłaty. Oby Pan dopomógł każdemu z nas przeżywać radość z nagrody, gdy staniemy przed Panem, gdy staniemy przed sądem naszego Pana. Być może, że przeżywamy tutaj trudności, utrapienia, ale dzięki Bogu, jak już powiedziałem, za to, że jest Pan, który daje nam siły i moc do zwycięstwa. On także przez swoje słowo nas pobudza do tego, abyśmy rozsądzali swoje postępowanie. Abyśmy tutaj na ziemi już zastanawiali się nad swoim życiem. Jeśli widzimy coś niewłaściwego, prośmy naszego Pana o oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa przelaną na Golgocie, abyśmy uniknęli zawstydzenia na sądzie Chrystusowym. Moi kochani, dzisiaj mamy jeszcze ten wspaniały czas, wspaniałą chwilę, aby stanąć przed Panem Jezusem Chrystusem i prosić Go, aby nam dał siły z jednej strony, a z drugiej strony, żeby oczyszczał nasze serca, gdy widzimy jeszcze w naszym życiu sprawy, które wymagają wyprostowania i oczyszczenia. Dzisiaj mamy także jeszcze czas, aby oddać całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ktoś w tym zgromadzeniu jest, kto jeszcze nie oddał Jezusowi życia swojego, nie poświęcił swojego życia, dzisiaj jest ten wspaniały czas, aby to uczynić. Dzisiaj jeszcze także jest wspaniały czas, aby uniknąć wiecznej śmierci, na którą są skazani wszyscy, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy się modlili i w tej chwili chciałbym, abyśmy się także modlili i o tych wszystkich, którzy potrzebują dzisiaj szczególnego dotknięcia, posilenia od Pana Jezusa Chrystusa, którzy może potrzebują w tej chwili, aby ich serca zostały oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa od tego, co zobaczyli, że w życiu jeszcze ich jest nieczyste. Dzisiaj także chciałbym, abyśmy się modlili. Jeszcze nie było modlitwy na tym zgromadzeniu. Za tych, którzy mają jakieś szczególne potrzeby. Może ktoś z was jest chory, albo ma w rodzinie kogoś chorego, albo bliskiego, który potrzebuje uzdrowienia. Chciałbym, abyśmy tych wszystkich przynieśli dzisiaj przed oblicze Boże. Może ktoś ma jakieś potrzeby,
które chciałby, aby przynieść dzisiaj przed oblicze Boże. Może powstaniemy w tej chwili. I chciałbym zapytać, czy ktoś w zgromadzeniu jest taki, który potrzebuje takiej modlitwy. Nie chce się modlić za kimś, kto potrzebuje takiej modlitwy, aby Pan Jezus oczyścił jego serce. Czy ktoś może jest taki, kto potrzebuje dzisiaj wspomożenia od Pana, mocy Bożej potrzebuje do życia, do zwycięstwa. Widzę, że ktoś już podniósł rękę. Czy jeszcze ktoś potrzebuje? Czy jeszcze ktoś potrzebuje? Bardzo proszę, podnieście ręce. Może macie potrzeby, aby się modlić za kimś innym i chcielibyście wziąć udział w modlitwie, aby się modlić za kimś innym. Kto jeszcze nie podniósł swojej ręki, a chciałby, aby się modlić taką modlitwą w zborze tutaj, w sprawach, które czuje w sercu swoim, że koniecznym jest, aby zbór się za tym modlił. Zapraszam, wyjdźcie tutaj do przodu, może zespół zaśpiewa pieśń, a w tym czasie zapraszam, aby ci, którzy podnieśli swoje ręce, względnie potrzebują takiej modlitwy, choć nie podnieśli swoje ręki, wyjdźcie tutaj do przodu i będziemy z wami się modlić. Zbór się będzie modlił. Bracia, siostry będą się z wami modlić, a Pan Jezus dopomoże. On wysłucha nasze modlitwy. Chwała Panu, On jest tu obecny. Jezus jest tu. On jest tu obecny. On jest obecny i widzi wszystkich potrzebujących. Proszę bardzo, może troszkę bliżej, abyście podeszli. Kto jeszcze potrzebuje takiej modlitwy? Zapraszam serdecznie. Pan jest tutaj obecny i On jest gotowy pomóc każdemu, kto Jego potrzebuje. On wyciąga swoją rękę, aby pomagać wszystkim potrzebującym. Zapraszam jeszcze. Widzę, siostry wyszły. Może ktoś z braci jeszcze chciałby wyjść. Bardzo proszę także dołączyć do tych, którzy wyszli tu do przodu. I teraz proszę, aby bracia podeszli i siostry, którzy mają serce, żeby podeszli i modlili się z tymi osobami, które wyszły tutaj do przodu.